Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Aquamikus, gdzie poruszymy temat błony bakteryjnej pojawiającej się na lustrze wody w akwarium. Błona bakteryjna białkowa, jak również nazywana filmem bakteryjnym z powodu odcieni tęczy na tafli wody w zbiorniku, jest substancją organiczną. Znajdują się w niej bakterie i pierwotniaki. Powodem powstania takiej błony, piany, jest mały ruch powierzchni wody lub brak odmulenia podłoża, gdzie znajdują się odchody ryb, gnijące szczątki roślin, resztki pokarmu. To wszystko bardzo sprzyja powstawaniu błony bakteryjnej. Zauważyłam w moim zbiorniku przy długich liściach kryptokoryny, że pojawiły się strefy, gdzie nie było ruchu powierzchniowego wody. Liście zatrzymywały ruch tafli wody i w tym miejscu tworzyła się piana. W tym czasie w akwarium było podawane CO2, gdzie błona bakteryjna uwięziła bąbelki gazu. Wyraźnie została utrudniona wymiana gazowa, która mogła doprowadzić do uduszenia obsady, a nawet zmniejszenia kolonii bakterii w filtrze. Aby pozbyć się filmu bakteryjnego, błony białkowej, są różne sposoby. Słyszałam o zdejmowaniu jej za pomocą ręczników papierowych, kładąc je na taflę wody i zbierając. Ale uważam, że praktyczniej będzie po prostu zwiększyć natlenianie akwarium. A jeżeli używamy CO2 w zbiorniku, to warto zakupić filtr powierzchniowy, który spokojnie i efektywnie będzie zbierał błonę bakteryjną, nie wytrącając oczywiście CO2 z wody, jak w przypadku filtrów mocno natleniających. I tutaj możemy śmiało użyć kaskady lub deszczowni. Warto jeszcze zakupić kilka molinezji, które pomogą pozbyć się problemu. A więc to wszystko w tym odcinku. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam Was również do pozostawienia komentarzy pod filmem, jak również pytań dotyczących mnie i mojego kanału Aquamikus, akwarystyka moje hobby. Gorąco Was do tego zachęcam i do usłyszenia w kolejnym materiale filmowym. Cześć!